Witamy na kolejnym wykładzie. Jesteśmy dzisiaj w nietypowym miejscu. Salę wykładową zamieniliśmy na Muzeum Wyobraźni. Jesteśmy Muzeum Wyobraźni i zaprosiliśmy tu wyjątkowego gościa. Asiu, powiedz. Dzisiaj opowie Państwu historię swojego dzieła, bardzo symbolu naszego miasta, mogę tak powiedzieć, muralu przy dworcu kolejowym. Artysta, malarz, pan Tomasz Sętowski zaprosił nas dzisiaj tutaj i przedstawi Państwu historię powstania tego dzieła. Zapraszamy na wykład. Mówiąc o muralu, chciałbym się cofnąć 500 lat wstecz do Leonarda da Vinci, kiedy malował swoją Monalizę. Wtedy jeszcze nie przypuszczał, że ten obraz będzie najsłynniejszym obrazem na świecie i stanie się najbardziej rozpoznawalnym dziełem. Dlaczego mówię o Leonardzie? Będąc w Luwrze, oglądałem obraz mistrza Leonarda i tak jak większość oglądających, wzruszyłem się, ponieważ obcowałem niejako pośrednio z Leonardem, patrząc na Monalizę, choć obraz, znam wiele obrazów, które bardziej mnie zachwyciły w historii sztuki, natomiast ten obraz udzieliła mi się ta atmosfera podziwu. Dostałem gęsiej skórki, niektórzy płakali oglądając ten obraz. Mimo że obcowanie z tym obrazem Leonarda było trudne, ponieważ z pewnej odległości przez szybę kuloodporną, więc nie można było analizować tego dzieła we właściwy sposób. Ale pomyślałem sobie później, że każdy artysta chyba marzy o czymś takim, żeby stworzyć taki opus magnum, które będzie jego taką wizytówką, ikonicznym dziełem. No i pomyślałem, że może trzeba namalować duży obraz, może trzeba namalować jakiś obraz, który zadziwi, jakiś obrazoburczy temat podjąć, który może będzie na tyle ciekawy i że zainteresuje tłumy. I stąd już bliska droga do pomysłu o namalowaniu monumentalnego obrazu. Wtedy jeszcze nie myślałem o muralu, bo murale, wtedy kiedy myślałem o monumentalnej pracy, jeszcze murale nie były w modzie. Nie było takiej możliwości. Ale przyszedł na to czas. Przyszedł na to czas, że takie zamówienie otrzymałem od prywatnego inwestora, który zaproponował ścianę o ogromnym formacie, 1500 metrów kwadratowych. No i okazało się, że to jest spore wyzwanie, którego oczywiście sam nie udźwignę, dlatego zdecydowałem się to realizować w grupie, naszej sprawdzonej grupie Dreamers, którą od lat już działamy w grupie, mamy na koncie kilka realizacji, chyba już z 5 czy 6 murali. Tu jest Marek Laskowski, główny przedstawiciel naszej grupy, w sensie wykonawstwa. I do czego zmierzam? Stało się tak, że mural, który powstał, też skupia wokół siebie mnóstwo ludzi, co prawda przypadkowych. Nie trzeba kupować biletów, tak jak do muzeum. Ludzie przechodzą, oglądają i tysiące osób, obserwując z boku, zauważyłem, że tysiące osób w tym miejscu mniej lub bardziej jest zainteresowanych tym naszym malowidłem, które powstało przy dworcu. Jest to piękne uczucie, że jak gdyby praca nasza spowodowała zainteresowanie osób,
zupełnie nie interesujący się czasem sztuką, którzy przechodzą i gdyby nie to malowidło, prawdopodobnie nigdy by nie zajrzeli może do galerii, może nigdy by nie zwrócili uwagę na dzieło. Natomiast tu to wyjście do nich z takim monumentalnym działaniem spowodowało, że dużo osób nie przychodzi obok tego obojętnie. No przejdźmy do strony technicznej samego malowania. Malowało nas czterech. Marek Laskowski, który był, co tu ukrywać, najwięcej spędził czasu na rusztowaniu. Mój syn Mikołaj Sentowski. Laskowski już powiedziałem. Tak. Tadeusz Kierzynek. Tadeusz Kierzynek. Chciałem się posłużyć pseudonimem, ale bardziej rozpoznawalny jest jednak z nazwiska. No i ja, główny projektant i detalista, bo zajmowałem się wykończeniem pewnych detali, jak gdyby kontrolą jakości, że tak powiem, i codziennymi problemami technicznymi związanymi z tym dziełem. Oczywiście Marek może tutaj nam przytoczy, jakie tam imponujące ilości materiałów zostały zużyte na ten projekt i o samej technice działania. Ilości na pewno były imponujące, są imponujące. Teraz mi, wprawdę powiedziawszy, ciężko przytoczyć konkretne litraże i ilości pojemników, no ale sama ta powierzchnia, o której mówimy, to jest 1500 metrów kwadratowych, no to już daje wyobrażenie, to możemy sobie odnieść do działki jakiejś, gdzie możemy postawić dom i teraz przekładamy to na ścianę, na której powstaje tak, no mural o tak, w takim zagęszczeniu detali i różnych elementów. I to, co tutaj dla nas było w zasadzie nową sprawą, że w zasadzie już wyeliminowaliśmy takie popularne narzędzie w malowaniu ścian, czyli spray, farbę w aerozolu. Tutaj postawiliśmy na farby fasadowe nakładane pędzlami, ewentualnie wałkami. Jest to o tyle ważne, że nie jest to tak efektywna, jeśli chodzi o czas, technika, ale dająca dużo lepsze możliwości plastyczne. To też się przełożyło na długi czas realizacji, bo byliśmy tam trzy miesiące na miejscu. Trzy miesiące intensywnej pracy od świtu do zmierzchu. No, dokładnie. Zaznaczmy, że było to lato, także południowa elewacja, cały czas nastawieni na te promienie słoneczne. No i tak, przyszło nam spędzić lato pod dworcem. Te promienie słoneczne też się przekładają na to, że farba szybciej schnie, także wszelkie jakieś takie przejścia tonalne pomiędzy kolorami to trzeba też natychmiastowo robić, bo po chwili już ta farba po prostu wyschła na ścianie i zawężają się możliwości takie już warsztatowo plastyczne. No ale to wszystko jakoś da się przeskoczyć i krok po kroku, no i nawet taką skalę można okiełznać. Sama technika malowania, no, jeśli ktoś miał styczność nawet w jakimś takim zupełnie amatorskim aspekcie z malowaniem takim sztalugowym, no, jest bardzo podobna do techniki akrylowej. Farby na podobnej bazie i też używamy wody jako tego rozcieńczacza, dzięki któremu możemy sobie tam mieszać te kolory i nakładać na powierzchnię, no w tym przypadku na ścianę. Należałoby oczywiście powiedzieć tutaj o inwestorze i
i pomysłodawcy tego przedsięwzięcia w sensie użyczenia ściany, pan Stefan Rybicki, który jest właścicielem kamienicy, zaproponował mi kiedyś właśnie tak, jak sobie teraz siedzimy przy kominku, czy bym nie zechciał namalować muralu. Oczywiście szybko, pochopnie się zgodziłem, a parę dni później się wystraszyłem, jak zobaczyłem tą ścianę. Oczywiście mogłem się wycofać, ale zwietrzyłem tutaj dużą szansę pokazania się miastu. Tym bardziej, że mieliśmy już za sobą wspólną realizację wieży Babel, która przyniosła nie lada rozgłos i spory sukces w tej materii. I zaczęliśmy debatować na ten temat. Same przygotowania, bo mówimy tutaj o czasie czysto realizacji, to jest 3 miesiące, natomiast przygotowania do tego trwały pół roku, czyli strona techniczna przygotowania ściany przez pana Rybickiego, rozmowy między nami, podział pracy, no i sam projekt, z którym się borykałem przez tygodnie. Zaczęło się od prostego szkicu, który zrobiłem na prędce. Później ten szkic ulegał jak gdyby zmianie i ciągłym transformacjom. Natomiast podczas samej pracy dużo było też improwizacji, bo zostało dużo wolnych miejsc na ścianie, bo przeprojektowanie z małego formatu 120 cm na 30 na taką ścianę w odpowiedniej skali powodowało to, że było dużo wolnych miejsc, które należało wypełnić i coś dopowiedzieć. I tu był ten czynnik improwizacyjny. I tutaj się świetnie jak gdyby wszyscy w tym odnaleźliśmy, bo każdy miał jakiś pomysł, każdy coś tam dopowiadał. To była, jak podkreślam, praca wspólna. Mimo że robiłem projekt i jak gdyby samą ideę narzuciłem, to później już podczas pracy było to takie wspólne zmaganie z materią ściany, chociaż muszę pochwalić pana Rybickiego, że świetnie przygotował ścianę, naprawdę. Żebyśmy mieli zawsze taką możliwość, prawda, malowania na takiej ścianie, czego przykładem jest, że na przykład nie zawsze tak było, bo wieża Babel troszeczkę nam się sypie, ale to jest wina jak gdyby podobrazia, że tak powiem, ściany, która już była, fasada była dosyć wcześnie jak gdyby przygotowywana i 20 lat. Natomiast tutaj wszystko było we właściwej kolejności. Sztab ludzi przygotowywał ścianę bardzo, bardzo zgodnie ze wszystkimi zasadami. Więc nawet farby, którymi się posługiwaliśmy, były też już bardzo wysokiej jakości, o długim jak gdyby terminie, tak, ważności, przydatności, także możemy się spodziewać, że ten mural wytrzyma ze 100 lat. Znaczy tak, jeszcze wracając do projektu, no to taki rysunek architektoniczny, widok tej elewacji w skali, we właściwych proporcjach, no to przez pana Rybickiego został dostarczony, także Tomek projektujący już miał ten komfort, że miał dokładny ogląd tego, gdzie poszczególne te elementy elewacji się pojawiają. Są te relacje. Tak, bo na tym polega właśnie planowanie muralu, że musimy brać pod uwagę formę, zastałą formę architektoniczną, którą się trzeba wpisać. My działamy w ten sposób, że te elementy, które rzekomo nam przeszkadzają, czyli pewnego rodzaju wnęki, wypuklenia czy inne elementy architektoniczne, maskujemy albo wykorzystujemy na korzyść, żeby stworzyć iluzję, jakby ich nie było. I tutaj świetnie, jak gdyby ten balkon, balkony zostały zabudowane przez Mareczka drewnianymi czy kamiennymi jak gdyby elementami, co stwarza wrażenie, jakby się wchodziło w ten mural i w tą ścianę i nie wiadomo, co jest namalowane, co jest wybudowane, to wszystko się zaczyna przeplatać i na tym to chyba polegało, żeby tak zadziałać. Ale coś przerwałem ci a propos chyba... Przekładania już projektu. Projektu, właśnie. No, jest tutaj pewnie kilka sposobów. My zawsze posiłkujemy się tym, że właśnie na projekt, który mamy nałożony już na papierze,
na ten rozdział z elewacji w dokładnych proporcjach nakładamy taką siatkę module metr na metr. I no, oczywiście na papierze to jest w odpowiedniej skali. No i już w rzeczywistości na elewacji sobie tą siateczkę delikatnie właśnie metr na metr nakładamy. I stąd mamy ogląd poszczególnych partii. No, już mając ten podział, jesteśmy w stanie naszkicować, przenieść te główne elementy. Można też się po prostu posiłkować projektorem. Nie każdy. Fachowo mówiąc, rzutnikiem. Rzutnikiem. Nie jest to też optymalna metoda. Często w przestrzeni miejskiej znajdują się jakieś tam przeszkadzajki typu drzewa, elementy małej architektury, które po prostu zasłaniają. No, ale jest też taka opcja, z której też korzystamy. Można ambicjonalnie po prostu wyeliminować te wszystkie pomoce takie, jeśli chodzi o skalę i po prostu z ręki rozrysowywać. No, my sobie akurat podarowaliśmy ten ostatni sposób z ręki, czyli po prostu tak jak czujemy, zerkając tylko na projekt. No bo jednak najważniejsze jest to, żeby w danej sytuacji po prostu rzetelnie przenieść to, co zostało wcześniej ustalone. Tym bardziej, że wymagał od nas pan Stefan Rybicki, żeby trzymać się projektu. Projekt mu się bardzo spodobał. Gdybyśmy za bardzo zaczęli improwizować i puścili wodze fantazji, mogłoby to się kłócić z jego jak gdyby podejściem i może by nie zapłacił wtedy. No, ale tak jak wcześniej wspominałeś, pomimo, że ten projekt był naprawdę tak już skrupulatnie na ostatnim etapie przygotowany i już mieliśmy wręcz zapamiętanego, że co w której partii się dzieje i wszystko było rozegrane jakoś tak bardzo pieczołowicie. Jesteśmy z jednego miasta. Przez to, że mój syn Mikołaj miał kolegów, z którymi studiował, czy wspólnie malowali jakieś realizacje, jakieś uliczne, to miałem okazję ich poznać. I takim pierwszym sprawdzianem naszej wspólnej pracy był mural na Szymanowskiego. Na Szymanowskiego, tak. On już też jest mocno sfatygowany, że tam w ogóle już ten tynk nie był rewitalizowany kompletnie i to wygląda w tej chwili. Ale powstał naprawdę ciekawy mural, który w zapisie zdjęciowym się broni i wywołał zainteresowanie. Dzięki temu muralowi dostaliśmy kolejną pracę. Bo to, mural z Wieża Babel był już z inicjatywy miasta. I pan prezydent bardzo ochoczo i z zadowoleniem jak gdyby podszedł do pomysłu Wieży Babel, który przedstawiłem. Pan Piersiak też miał tutaj udział, bo on wskazał mi to miejsce, że tu by był fajny mural. Ja od razu zobaczyłem tam pomysł na tą ścianę. No i ta ściana, kolejny mural, każdy mural ponosi ze sobą kolejne zamówienie. Gdyby nie powstała praca na Szymanowskiego, prawdopodobnie może nie namalowalibyśmy Wieży Babel. Gdyby nie Wieża Babel, pan Rybicki nie byłby skory do tego, żeby nas nie miał zaufania, a tak to zobaczył, pokazaliśmy jakieś tam możliwości naszej grupy. I dlatego się zdecydował to pociągnęło na krok. Następne zamówienia? Pociągnęło jak najbardziej, aż tych zamówień. Ale też w Częstochowie? Tak, nie tylko w Częstochowie, nawet za granicą, w Sopocie. Musimy już oddzielać ziarno od plew, bo nie wszystkie ściany do tego się nadają. Niektóre ściany w ogóle są nie przystosowane do takiego działania, albo są gdzieś schowane, albo za małe, albo w każdym razie propozycji się pojawiło bardzo dużo, mniej lub bardziej intratnych, ciekawych.
Natomiast ciekawą propozycją był Szczecinek, gdzie został zrealizowany mural podczas pikniku, art pikniku w Szczecinku. I przez tydzień powstał mural Strażnik Miasta. Strażnik Miasta, tak. Tytuł też bardzo taki zasadny, bo zlokalizowany jest bezpośrednio przy jednej z takich głównych ulic prowadzących, powiedzmy, do centrum Szczecinka. Także kompozycja, taki bardzo, bardzo pionowy format z przedstawieniem takiego właśnie strażnika w konwencji Tomka i współgranie tego tytułu właśnie z tym miejscem, z tym jak to się plastycznie prezentuje, to wszystko jest bardzo takie konsekwentne. A jak wspominałeś właśnie o tej bezpośredniej kontynuacji jakby pojawiających się zamówień, tematów, to ten Szczecinek się pojawił kolejnego roku po wieży Babel. I to jest ciekawostka, jednak miasto odległe na drugim krańcu Polski, a ta wieża Babel miała na tyle dużą siłę przebicia, że zainteresowała organizatorów na tyle, że doprowadzono do takiego przedsięwzięcia. I faktycznie powstało to w ramach takiego festiwalu sztuk wszelakich, powiedzmy, Art Picnic. Bardzo ciepło przyjęta sprawa i ciekawa rzecz, że właśnie można też wychodzić z takimi realizacjami gdzieś znacznie dalej od naszego miasta. Małe miasteczko, a żyło tym otwarciem. W ogóle kuglarze przybyli, różnego typu artyści. Prezydent otwierał, byliśmy goszczeni i tak dalej, i tak dalej. Także zwieńczenie tego art pikniku, zakończenie muralu było bardzo ciekawe, huczne, że tak powiem. Elewacja północna siłą rzeczy będzie zacieniona, czyli będzie chłodniej, będzie mieć więcej czasu na te przejścia tonalne, które często bywają... Rozprowadzenie farby. Tak, tak. Na większej powierzchni. Tak. Czyli połączenie po prostu plam różnych kolorów w taki właśnie swobodny, łagodny sposób. Bo po prostu ta farba wolniej wysycha. Jakimkolwiek narzędziem jesteśmy w stanie łatwiej to uzyskać to przejście. Jak słońce wali bezpośrednio w ścianę, to wiadomo, że ona wysycha prawie że natychmiastowo. Tak też było właśnie przy muralu ze Strażnik Czasu. Także tam trzeba było bardzo żwawo wszelkie ruchy w pełnej koncentracji wykonywać, tak żeby uzyskać ten zamierzony efekt. Jakichś takich negatywnych sytuacji, żeby tam się pojawiały jakieś takie elementy niepożądane w samej pracy, nie kojarzę. Technologicznie wszystko było przygotowane doskonale, można powiedzieć. Jakość tej powłoki, na której malowaliśmy, to najwyższe standardy. Farby zapewnione tak samo. Zresztą działałeś na wysokości, więc przechodnie nie przeszkadzali ci za bardzo. Tak. Faktycznie, że w zasadzie bardzo było mało tego malowania bezpośrednio z gruntu. Ty miałeś za to więcej swoich partii. Dlatego przychodziłem wcześniej o godzinie 5, jak tylko świt nastawał, żeby nie mieć tych problemów z rozmówcami, bo przez niektórych byłem rozpoznawany. I siłą rzeczy wypadało im poświęcić trochę uwagi i czasem się więcej rozmawiało niż malowało, ale to było przyjemne, bo można było też usłyszeć na gorąco jakieś podpowiedzi czy jakieś może nie uwagi czy podpowiedzi, ale komentarz. A komentarze były bardzo przeróżne. Kiedyś pani, która tam przechodziła, była mocno pod wpływem alkoholu. Chyba tam gdzieś sypiał, jakby w okolicach tego muralu. Zapytała mnie, nie wiedząc, z kim jestem,
no fajnie malujecie, podoba mi się to, wedle Sentowskiego, tak? A ja mówię tak. No i pochlebiła mnie. Taka pani wiedziała w ogóle. Właśnie dlatego byłem bardzo mocno zaskoczony, że właśnie akurat taka osoba pochlebiła mi tym i byłem rzutki. Poszedłem do swojej torby na rusztowaniu i 10 zł wyasygnowałem, bo potem przeszła szybko do tematu, czy nie ma pan pożyczyć 2 zł. Także z nawiązką wynagrodziłem i oczywiście nie przyznałem chuj z chu, ale później się dowiedziała. Ale już na tyle była przemięziwa, że już nie nagabywała mnie, tylko przychodziła i podglądała. Zresztą tam ona non-stop spędzała czas. No. Też pod dworcem spędzała. Tak. Tam. No i takie satelity tam krążyły. Osób, które miały dużo wolnego czasu i towarzyszyły nam. Tak, pan Rybicki mi pokazywał, zatrwożony mocno, że ten mural będzie przysłonięty. Natomiast nie trzeba będzie zamalowywać muralu, będzie dostępny. Natomiast nie będzie prawdopodobnie tej przestrzeni, tego odejścia, bo on jest widoczny już ze sporej odległości, obojętnie gdzie przejeżdżamy, czy tramwajem, czy od strony tamtej poczty, gdzie jest rondo. On wszędzie jest widoczny i on właściwie z każdej perspektywy zaciekawia, intryguje. Nawet sam lubię sobie gdzieś tam przystanąć, bo nie często tam bywam, ale jak przechodzę, to sobie tam zatrzymuję się, żeby się jak gdyby sobie poprzyglądać, poprzypominać czas, bo to był bardzo fajny, ciekawy czas. Sama realizacja to nie tylko praca, ale to też jakieś przyjacielskie takie spotkanie, wyzwanie, gdzie nam fajnie upływa czas pod znakiem jakiejś tam przyjaźni, rozmów. Nie byliśmy ograniczeni czasowo. To wszystko zależało od nas. Na początku określiliśmy się, że w 2 miesiące, potem się okazało, że 3 miesiące to trwało. Pan Rybicki dał nam wolną rękę całkowicie w tym temacie. W jakich miesiącach kalendarzowo to było prowadzone? Od maja do sierpnia? Czy? Chyba gdzieś tak, nie? Tak, pewnie czerwiec, wrzesień, to niby wyjdą 4 miesiące, ale... 4 miesiące, ale... To była przerwa po prostu w połowie pracy, bo jakby cała realizacja była taka dwuetapowa. Najpierw pierwsza połowa ściany, która została wcześniej przygotowana przez ekipę budowlaną. No i bezpośrednio po nich... Przeniesienie rusztowań, to wszystko spowolniło trochę działania, ale też odsapnęliśmy trochę. Dychnęliśmy, że tak żartobliwie. I to było akurat dobre, że w ogóle sama praca nad takim malowaniem fasady to jest jak z budową domu. Jest trochę trudności, jest trochę kłopotów, ale człowiek się tym delektuje, napawa, że przybywa, że to się tworzy. A później, jak już się to skończy, z jednej strony jest odpoczynek i radość, a z drugiej czegoś brakuje, że to już się skończyło. Że ta przygoda nie trwa. Oczywiście każdy wraca z nas do swoich czynności artystycznych, bo wszyscy zajmujemy się malarstwem i sztukami pięknymi na co dzień, więc mamy co robić. Ale to było bardzo ciekawe przeżycie. Nazwałbym to przygodą. To może tak parę słów o tym muzeum. O tym miejscu tutaj. O tym miejscu. Dawno nie mówiłem. No teraz muzeum przeszło etap rewitalizacji. Dlatego trafiliście w dobry moment, bo jesteśmy jak gdyby po odświeżeniu muzeum. Istnieje ono od 20 lat. Jest to moja pracownia połączona z galerią. Na dole znajdują się prace, które stanowią stałą ekspozycję i oczywiście stała ekspozycja jest rotacyjna, bo obrazy wyjeżdżają, wracają na wystawy i tak dalej, cały czas coś się dzieje. No i też tutaj podejmuję bezinteresownie zupełnie zwiedzających, bo jest to też jak gdyby miejsce mieszkalne moje.
po części. One są częścią jak gdyby całej idei mojego, bo wszystkie eksponaty powstają na podstawie obrazów. Albo są wymyślone wcześniej na obrazie, albo później to się przeplata. Ktoś powiedział, że stworzyłem to miejsce, żeby poczuć się jak bohater swojej opowieści. Bardzo mi się to spodobało. I coś w tym jest właśnie, że to otoczenie jest mi bardzo, bardzo, bardzo przyjazne, bliskie. Zresztą przez 20 lat tutaj mojej bytności z działalności czuję tutaj takie bezpieczeństwo i komfort. Komfort. Nie powiem już, że ucieczka od rzeczywistości, żeby to nie zabrzmiało zbyt górnolotnie, ale też coś w tym jest. Kończąc opowieść o muralu, o wspaniałej przygodzie, no chcę powiedzieć, że dreams come true, czyli marzenia się spełniają. Marzyłem o tym jako student, żeby moje malowidło czy przeniesione zostało, czy namalowane na dużym formacie, i tak się stało. Dziękuję za możliwość opowiedzenia, bo myślę, że chyba dzisiaj opowiedzieliśmy bardzo dużo na temat tego przedsięwzięcia, jakim było malowanie przez 3 albo 4 miesiące.